Witam. W dzisiejszym nagraniu działu 4a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli administracyjne kary pieniężne, artykuły 189a do 189k. Zapraszam serdecznie. Dział 4a Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Administracyjne kary pieniężne. Artykuł 189a Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego działu. Paragraf 2. W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych. Punkt 1. Przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej. Punkt 2. Odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia. Punkt 3. Terminów przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej. Punkt 4. Terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej. Punkt 5. Odsetek od zaległej administracyjnej kary pieniężnej. Punkt 6. Udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Przepisów niniejszego działu w tym zakresie nie stosuje się. Paragraf 3. W sprawach nakładania lub wymierzania przez organ administracji publicznej kar na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej lub z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przepisów niniejszego działu nie stosuje się. Artykuł 189b Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Przez administracyjną karę pieniężną rozumie się określoną w ustawie sankcję o charakterze pieniężnym nakładaną przez organ administracji publicznej w drodze decyzji w następstwie naruszenia prawa polegającego na niedopełnieniu obowiązku albo naruszenia zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Artykuł 189c Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna niż w czasie naruszenia prawa, w następstwie którego ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony. Artykuł 189d Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej bierze pod uwagę punkt 1. Wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzeby ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia. Punkt 2. Częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju, co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara. Punkt 3. Uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Punkt 4. Stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna do powstania naruszenia prawa. Punkt 5. Działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa. Punkt 6. Wysokość korzyści, którą strona osiągnęła lub straty, które uniknęła. Punkt 7. W przypadku osoby fizycznej warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana. Artykuł 189e Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W przypadku, gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, strona nie podlega ukaraniu. Artykuł 189f Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Organ administracji publicznej w drodze decyzji odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli punkt 1. Waga naruszenia prawa jest znikoma, a strona zaprzestała naruszenia prawa lub punkt 2. Za to samo zachowanie prawomocną decyzją na stronę została uprzednio nałożona administracyjna kara pieniężna przez inny uprawniony organ administracji publicznej
lub strona została prawomocnie ukarana za wykroczenie lub wykroczenie skarbowe lub prawomocnie skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i uprzednia kara spełnia cele, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna. Paragraf drugi. W przypadkach innych niż wymienione w paragrafie pierwszym, jeżeli pozwoli to na spełnienie celów, dla których miałaby być nałożona administracyjna kara pieniężna, organ administracji publicznej w drodze postanowienia może wyznaczyć stronie termin do przedstawienia dowodów potwierdzających. Punkt pierwszy. Usunięcie naruszenia prawa lub punkt drugi. Powiadomienie właściwych podmiotów o stwierdzonym naruszeniu prawa, określając termin i sposób powiadomienia. Paragraf drugi. Organ administracji publicznej w przypadkach, o których mowa w paragrafie drugim, odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli strona przedstawiła dowody potwierdzające wykonanie postanowienia. Artykuł 189g Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. Administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa. Paragraf drugi. Przepisy paragrafu pierwszego nie stosuje się do spraw, w przypadku których przepisy odrębne przewidują termin, po upływie którego nie można wszcząć postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub stwierdzenia naruszenia prawa, w następstwie którego może być nałożona administracyjna kara pieniężna. Paragraf trzeci. Administracyjna kara pieniężna nie podlega egzekucji, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym powinna być wykonana. Artykuł 189h Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej przerywa ogłoszenie upadłości strony. Paragraf drugi. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Paragraf trzeci. Jeżeli ogłoszenie upadłości strony nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Paragraf czwarty. Bieg terminu przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem. Punkt pierwszy. Wniesienie środka zaskarżenia od decyzji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej do sądu administracyjnego albo sądu powszechnego albo skargi kasacyjnej od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej. Punkt drugi. Wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Punkt trzeci. Doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisu o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli przepisy odrębne przewidują możliwość zarządzenia zabezpieczenia. Paragraf piąty. Termin przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej od dnia następującego po dniu. Punkt pierwszy. Uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego albo sądu powszechnego właściwego do rozpoznania odwołania od decyzji w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej albo odmowy przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy, oddalenia skargi kasacyjnej albo uchylenia przez Sąd Najwyższy zaskarżonego wyroku i orzeczenia co do istoty sprawy. Punkt drugi. Uprawomocnienia się orzeczenia lub ogłoszenia prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Punkt trzeci. Zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Artykuł 189i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. Zaległą administracyjną karę pieniężną jest kara niezapłacona w terminie. Paragraf drugi. Od zaległej administracyjnej kary pieniężnej nalicza się odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Artykuł 189j Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf pierwszy. Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej przerywa ogłoszenie upadłości strony. Paragraf drugi. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Paragraf trzeci.
Jeżeli ogłoszenie upadłości strony nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej, bieg tego terminu rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Paragraf 4. Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu z dniem punkt 1. zastosowania środka egzekucyjnego, o którym zobowiązany został zawiadomiony. Punkt 2. doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Paragraf 5. Bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej rozpoczyna się, a po przerwaniu biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym punkt 1. zastosowano środek egzekucyjny, o którym zobowiązany został zawiadomiony. Punkt 2. doręczono zarządzenie zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Artykuł 189k Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Paragraf 1. Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną na wniosek strony w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez punkt 1. odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty. Punkt 2. odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej na raty. Punkt 3. umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części. Punkt 4. umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części. Paragraf 2. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa administracyjna kara pieniężna. Paragraf 3. Właściwy organ na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą może udzielać określonych w paragrafie 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, które punkt 1. nie stanowią pomocy publicznej. Punkt 2. stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis. Punkt 3. stanowią pomoc publiczną, litera A, mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi. Litera B, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Litera C, zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie inne niż wymienione w literze A i B. Paragraf 4. W przypadku pomocy publicznej, określonej w paragrafie 3 punkt 3 litera A i B, ulgi, o których mowa w paragrafie 3 punkt 2, mogą być udzielane, jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, zapewniające jej zgodność z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Paragraf 4a. Do pomocy publicznej, o której mowa w paragrafie 3 punkt 3 litera C, przeznaczonej na restrukturyzację, stosuje się punkt 1. W zakresie warunków udzielania tej pomocy, litera A, w przypadku przedsiębiorcy, wobec którego jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku, prawo restrukturyzacyjne. Litera B, w przypadku przedsiębiorcy, wobec którego nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Punkt 2. W zakresie trybu udzielania tej pomocy przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Paragraf 5. Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia inne niż restrukturyzacja przeznaczenie pomocy, o której mowa w paragrafie 3 punkt 3 litera C, udzielanej w formie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej oraz warunki i tryb udzielania tych ulg, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa
określone przez właściwe organy Unii Europejskiej. Dziękuję za obejrzenie niniejszego nagrania. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Rosia.